Cześć, tutaj Pauder, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj kontynuujemy sobie wycieczkę po aktualizacji 1.1. Dzisiaj mam Wam do przedstawienia czołg 53 TP, jest to ósmy poziom drzewka polskiego, czołg ciężki, bardzo, bardzo przyjemna maszyna, powiem od razu. Jak zwróciliście uwagę, znowu mamy mapę Pilzno, powróciła do gry, właśnie w tym patchu powraca ta mapa, została zdecydowanie powiększona, wreszcie zajmuje większy obszar, przez co te przestrzały są troszkę dalsze i największe znaczenie ma tutaj spot czy manewry na tej mapie. Po prostu nie widać wszystkich z takiej małej odległości. No i kompletnie przerobiona wschodnia flanka, tak? Ta zachodnia tutaj flanka i centralna część mapy pozostała podobna. Oczywiście ona się pozmieniała, ale ta wschodnia flanka została kompletnie zmieniona, kompletnie przemodelowana i teraz myślę, że będzie dużo bardziej grywalna niż była wcześniej. Przełączymy sobie tutaj na czołgi, żeśmy widzieli ósme tiery, bardzo fajne losowanie, siódemki, szóstki. Pokazuję Wam tą bitwę głównie z tego względu, że po pierwsze całkiem nieźle nastrzelałem w niej, a po drugie właśnie mamy tą nową mapę, którą możecie zobaczyć sobie po raz pierwszy raz. Jakieś węglowe hałdy tutaj są w Pilznie w ogóle pokazane, więc ciekawa sprawa, bardzo fajnie wyglądająca mapa według mnie. Jedziemy sobie na prawo po to, żeby zwiedzić właśnie tamten rejon, żeby zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Ze mną Excalibury, to są nowe te deki brytyjskie w tym patchu prowadzone. Szóste tiery, są to czołgi, które będą dostępne za misje osobiste, z tego co wiem, za pierwszy zestaw misji osobistych, ponieważ misje osobiste powracają, będą kolejne czołgi do zdobycia, kolejne misje do wypełnienia i będzie z tym troszkę zabawy znowu, więc nie mogę się doczekać. Myślę, że misje osobiste to był bardzo dobry pomysł WG i został całkiem fajnie wprowadzony i dlatego cieszę się, że teraz będzie drugi zestaw tych misji, będzie można je znowu zacząć robić. Podjeżdżam sobie od razu do tych hałd, jestem ósemką, więc muszę po prostu przycisnąć zwyczajnie. Nie będę kampił ze tymi wszystkimi czołgami, które są z tyłu. Ten Excalibur mnie nie widział, wyjeżdża niepostrzeżenie, znaczy nieostrożnie. Nie wiedział, że tutaj stoję blisko, dostaję strzał za 4 czy 3. Do tego jeszcze zaświeciłem tego Excalibura z tyłu. Ładnie ze spota zarobiłem, no i podjeżdżam, skracam dystans po prostu. Wiem, że z przodu będą przeciwnicy, a na szczęście to są szósteczki, więc one nie stanowią jakiegoś większego zagrożenia dla mnie. Jak widzicie, pociski się tutaj dingują. Czołg posiada całkiem niezły pancerz, muszę powiedzieć. Nie jest to oczywiście jakiś uber czołg, którego nie da się przebić, bo to szóstki do mnie strzelają, więc nie bierzcie tego za bardzo pod uwagę. Natomiast potrafi też znieść całkiem sporo. Ma fajne opuszczenie, działa 8 stopni. To charakteryzuje chyba wszystkie polskie czołgi tak naprawdę, że to opuszczenie działa w nich jest naprawdę bardzo przyjemne. Działo, które jest bardzo podobne do tego działa, które mamy na... Do tego działa, które mamy na polskiej premce 8 tieru, ma troszkę mniejsze obrażenia, bo bije za 420 tylko, natomiast penetracja jest 218 i 245 na goldzie. To może stanowić pewien problem, niestety, jeżeli będziemy rzucali na dziewiątki, dziesiątki, to 245 mm przebicia na pociskach premium, to może być za mało po prostu, żeby walczyć z dziewiątkami, dziesiątkami, takim jak typ 4 heavy, typ 5 heavy, mausy, esetki i tak dalej, wszystkie takie grubasy mogą być naprawdę bardzo ciężkim, bardzo trudnym i twardym orzechem do zgryzienia dla tego czołgu. Gdzieś tam mamy KW2, gdzieś mamy 3-4, spróbuję do nich strzelić. Próbowałem sobie znaleźć obrys, ale uznałem, że tam jest chyba gdzieś płot, tak mi się wydaje i tak właśnie było, przelatuje ten pociec, zadaje 425 obrażeń i już mamy tę 3-4, która tutaj zagarnęła ode mnie z jazdy. Dość wartowny strzał, ale czemu nie, biorę to w ciemno i mam już 1300-1400 prawie uszkodzeń. Jadę sobie tutaj za tym STA-1, zastanawiałem się, czy nie pojechać do tyłu, ale to jest taka długa dosyć ścieżka i pewnie gdybym tam się wygonił tak daleko, to nie udałoby mi się pewnie więcej nastrzelać w tej bitwie, albo musiałbym bardzo długo ganiać ze przeciwnikami, więc jadę sobie za tą STA-1 i wjeżdżam na balkonik, który tutaj nominalnie jest przeznaczony dla drużyny przeciwnej. Zachodnia część mapy i tutaj centralny ten hangar zajęty przez drużynę czerwoną, ale to nie stanowi większego problemu. 7 do 7. Będę sobie tutaj próbował znaleźć jakieś przestrzały, jakąś snajpę. Głównie chodzi mi o te dwa czołgi, te dwa polskie czołgi, które znajdują się tam za budynkami, no ale niestety do nich nie mogę strzelać. Natomiast jeżeli KW2 albo 3-4 będą próbowały przejeżdżać tym środkowym hangarem, to powinienem móc do nich tutaj oddawać strzały. Znajduję sobie nową pozycję, krzaczki, oczywiście osłona z rur jakichś metalowych, zrobiona, jakichś stalowych albo no, pewnie tak, więc tutaj powinienem być dość bezpieczny. 8 do 9, SU 122, teraz liczę na to, że on wyjedzie, niestety zatrzymał się tutaj tuż przed końcem tego nasypu, no i nie będę mógł do niego w tym momencie strzelić. Tak jak mówię, czołg całkiem fajnie się zbiera, całkiem szybko jeździ przede wszystkim. To mnie zaskoczyło, że czołg ciężki jeździ naprawdę bardzo, bardzo fajnie, więc będzie można nim szybko skracać, tak jak widzieliście, jak dojechałem do tych Excaliburów, to naprawdę zajęło mi moment i
i będzie można się szybko wrócić, jeżeli będzie potrzeba taka. Teraz ten słup bardzo ładnie ustawiony, no niestety tym razem mi tutaj nie wszedł strzał i nie udało mi się go przebić. Zaświeciłem się jeszcze do tego, widzi mnie 53 TP, spróbuje do mnie strzelić, ale trafia gdzieś tam w wieżę, pocisk rykoszetuje i nie zadaje mi obrażeń. Dalej będę patrzył na tą suczkę, może gdzieś tutaj wyjedzie znowu, nie, ona się zatrzymuje. Ona cały czas wie chyba gdzie ja mam przestrzały i nie chce mi po prostu dać tego, tej możliwości zadania obrażeń, ale 45 TP wyjeżdża bokiem, pokazuje mi pięknie swój cały boczny pancerz i zostaje mu tylko 21 HP. 10 do 11, drużyna przeciwna zaczęła kapować w tym momencie, więc ja postanowiłem wreszcie zaatakować, zjeżdżam tutaj, może nie zaatakować, ale wrócić się do bazy, tak? Zjeżdżam sobie i zobaczcie, ten czołg już jedzie 40 na godzinę. Ja wiem, że to jest 5 km, czy powiedzmy 7 km szybciej niż przeważnie jeżdżą hateki, no ale te 7 km robi już zasadniczą różnicę. Naprawdę czołg jest zwinny, jest przyjemny w grze i tak naprawdę jedynym problemem, który mi się wydaje, wow, znowu kolejny strzał z jazdy wchodzi taki z biodra, to nie będzie zbyt częsty mi się wydaje na tym dziale, ale akurat tym razem miałem farta. Wydaje mi się, że jedynym problemem takim naprawdę dużym tego czołgu może być ta penetracja, która jest 218 penetracji na ósemkach, to jest spoko, nie ma problemu, można sobie z tym dać radę, ewentualnie wspomóc się tą złotą amunicją, natomiast amunicja premium 245 penetracji to będzie pięta Achillesowa tego czołgu. Jeżeli dostaniemy naprawdę gruby czołg, naprawdę dobrze opancerzoną maszynę, to możemy mieć bardzo duży problem z przebiciem tego czołgu. Co do samego Pilsna, myślę, że mapa wygląda ok, trudno mi powiedzieć oczywiście po jednej bitwie, natomiast cieszy mnie to, że została przede wszystkim powiększona, bo jeżeli mapa jest większa, to mamy po prostu zwyczajnie więcej miejsca na manewry, więcej miejsca na objeżdżanie przeciwników, na wykombinowanie czegoś, zwłaszcza w późniejszej fazie bitwy. Uważam, że tamta mapa poprzednia była za bardzo ściśnięta i po prostu było wszystko widać na niej, wszystko było po prostu, toczyło się na zbyt małej odległości. Jeszcze na niższych tierach było to w miarę ok, natomiast na dyszkach to już naprawdę było niedobre. Tyle w tym odcinku, tak wygląda właśnie 53 TP, polski czołg 8 tieru. Chciałem wam pokazać 8, bo wiem, że 8 jest jednym z popularniejszych poziomów, te czołgi są używane też do CW, są używane do twierdz, więc każdy posiada dużo ósemek w swoim garażu i być może właśnie ta również zagości w waszych garażach, bo myślę, że jest tego warta. Ma całkiem fajne parametry i jeżeli zostanie w ten sposób wprowadzona do gry, nie zostanie nic zmienione, to myślę, że będziemy z niej bardzo zadowoleni. Tyle w tym odcinku, zapraszam was do mnie na streamy w poniedziałki, środy, piątki i weekendy po godzinie 18. Gramy w czołgi, gramy w Wieśkę jedynkę ostatnio, gramy w Battlegrounds czasem, granie pojawia się Apollo, pojawia się skill, jest trochę osób zawsze na czacie, więc warto wpaść i się z nami troszkę pobawić, albo zwyczajnie przyjść i o coś zapytać, jeżeli macie jakieś pytania. Tyle w tym odcinku, do zobaczenia kolejnych, trzymajcie się, cześć.